Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Izabela Kozakiewicz. Jesteśmy w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Dzisiaj porozmawiamy o designie. O designie jako inwestycji. Moimi Państwa gośćmi Beata Bochińska, prezes Fundacji Bochińskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jarek Bochiński, współzałożyciel i członek zarządu Fundacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni goście, design jako inwestycja. Czym jest w ogóle design? Słowo design znaczy projektować tak naprawdę. Design kojarzymy z przedmiotami codziennego użytku tak naprawdę i przedmiotami materialnymi, ale projektowaniu podlega również projektowanie usług, aplikacji, a nawet emocji. Powiedziałabym, że dzisiaj już zaczynamy umiejętnie projektować emocje. Wiemy, jak je wywoływać i wiemy, czego trzeba dokonać, żeby wywołać określone emocje. Ale tak naprawdę mówimy o przedmiotach codziennego użytku, czyli przedmiotach materialnych i usługach, czyli projektowaniu cyfrowym. W kontekście inwestycji w design, jakie w ogóle trendy w sektorze, no może tak kanciaście nazwany sektor designu, ale jakie są trendy dzisiaj na świecie? No to tutaj myślę, że oddam głos Jarkowi od strony cyfrowej, a ja cyfrowej, będę inaczej. Słuchajcie, to jest tak, bo design, tak jak Beata powiedziała, no możemy mówić o samych obiektach, prawda? Takich obiektach znanych, jak i znanych projektantów, to jest zaprojektowane. Znanych marek. Tak, to ma jakąś wartość. I teraz ta wartość, możemy mówić o takiej wartości kolekcjonerskiej, prawda? I tutaj jak powiem trochę o polskim rynku, jesteśmy blisko tutaj, no to na przykład takie rekordy z ostatnich lat to jest fotel Modzelewskiego 80 tysięcy w Desie Unicum, 50 tysięcy zestaw Hałasa, Romualda Hałasa, znanego projektanta. 50 tysięcy i te wartości rosną. Taki wazon prasowany, który no wytwórczo nieduży koszt, prawda, wytworzenia, ale 700 tysięcy procent wzrostu w przeciągu paru lat. Tak od 500 zł do 3,5 tysiąca zł w przeciągu dosłownie 3 lat. To są wszystko obiekty z lat 60-70. To są wszystko obiekty takie już rozpoznane, ale to są obiekty zarówno rozpoznane dlatego, że były spopularyzowane, czy w książce Beaty, prawda, czy gdzieś na aukcjach. Więc albo to są znane marki po wystawach, publikacjach, czyli to mówimy o takim, na takiej wartości, szybko rosnącej wartości designu, takiej kolekcjonerskiej. A z punktu widzenia, jakbyśmy mogli porównać, no bo najbliżej designowi do sztuki, malarstwo bardzo szybko w Polsce teraz rośnie. A tu gdzie jesteśmy? Rośnie bardzo szybko również, natomiast na razie oczywiście te ceny absolutnie są na innym poziomie. Ale też powodują, że dostępność jako inwestycji jest dużo, dużo większa, tak? Dlatego że można inwestować już, jak widać, kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli to jest bardzo dostępne, mało tego, nie wymaga aż takiej orientacji w obszarze sztuki, tak? Jakby właściwie wymaga orientacji i znajomości, trzeba rozpoznać ten obiekt, trzeba obserwować, ja może tutaj ale to powiem już nie jeszcze jest takie. Tak, znaczy to jest na pewno dostępniejsze i bardziej zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, tak? Tutaj nie ma wielkiego ryzyka, bo z malarstwem, no umówmy się, ja jako historyczka sztuki mogę powiedzieć, że bywa różnie i tutaj te inwestycje jednak już trzeba mieć pewne pojęcie i rozumieć, w jaki sposób będą rosły lub malały później ceny, czy ta inwestycja na pewno nam się zwróci, czy nie. Natomiast w designie sprawa, znaczy w projektowaniu i w designie, i we wzornictwie przemysłowym, bo o tym mówimy teraz, rzeczywiście jest tutaj łatwiej. Są pewne obiekty, które są po prostu uznane. Jest ich niedużo na rynku, w związku z czym one są, no wiadomo, że ta cena już będzie tylko rosła, tak? No porcelana się tłucze po prostu, w związku z tym już i szkło się tłucze. Natomiast poza tym wszystkim, ja bym powiedziała, jeszcze jest jeden aspekt w tym. Ja zawsze mówię o inwestycji troszkę innej. To znaczy w momencie, kiedy... Ja zawsze mówię o uzbrajaniu oczu ludziom. Ta moja książka, którą napisałam, Zacznij kochać design, ona trochę miała palcem pokazać ludziom, że obok nich jest mnóstwo przedmiotów, które są bardzo dobrze zaprojektowane. One pochodzą z poprzednich epok naszych, z okresu na przykład PRL-u, tak? Są ze żelaznej kurtyny, więc są bardzo ciekawe na tle europejskim. I te obiekty, jeśli my nauczymy się je rozpoznawać i zaczniemy im się przyglądać, to uzbrajamy
na swoje oczy. I ta inwestycja jest bezcenna, dlatego że my potem nie będziemy podlegali merchandisingowym i marketingowym chwytom, tylko zaczniemy rozumieć wartość przedmiotów. Tak naprawdę ja... konsumencko. Konsumencko. I to jest olbrzymia wartość. To jest olbrzymia wartość. Ja tylko zwrócę uwagę wszystkim Państwu, żebyście się rozejrzeli teraz w koło i zastanowili się, który z przedmiotów, który widzicie dookoła siebie, nie był zaprojektowany. Każdy. 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 Ale jak mówimy o tym, bo mówimy o tym, że tak, i gdzie ta wartość się przekłada. Na przykład mamy też inwestycje w marki, które opierają się na designie. Marka tylko, prawda, opiera się na designie. To z punktu widzenia produkcyjnego, przepraszam, bardzo proste. Tak. Ale z punktu widzenia dobrze zaprojektowanego produktu, który się również konfiguruje online, super, prawda? I to rośnie wartość bardzo duża, ludzie w to inwestują, firmy w to inwestują. Mamy na przykład sieć Puro, która się w hoteli, która zamiast inwestować w jakieś gimnazjony, prawda, i tak dalej, inwestuje w design i robi z tego wyróżnik konkurencyjny. Też się sprzedała ostatnio. Tak. Więc jakby to jest tak, że to dostrzeganie przez ludzi designu stanowi również powód, dlaczego w te firmy inni inwestują. Czyli ta inwestycja w design to jest też tego rodzaju inwestycja. To jest trochę inwestycja w ładniejszy świat. Dokładnie tak. Ładniejszy świat, wyróżnik konkurencyjny, prawda? W coś, co będzie bardziej trwałe. Czyli prywatnie możemy powiedzieć, że my możemy zarobić kilka tysięcy, co zwracam uwagę, nie jest takie oczywiste, ale oczywiście to są mniejsze kwoty, ale nawet kilka tysięcy procent. Natomiast jeśli będziemy jako firma inwestowali w design swoich produktów lub usług, no to tutaj pokazują fundusze inwestycyjne, inwestują właśnie w te firmy, które to posiadają. A jak się przeniesiemy, z kolei wracając do tych obiektów, jak się przeniesiemy na trochę większe rynki, to będziemy mówili o grubych milionach i prawie miliardach, bo taki serwis internetowy, marketplace internetowy First Dibs, który powstał w 2000 roku, ale właściwie wszedł online w 2013, on rozgromadził transze inwestycyjne na poziomie 170 milionów dolarów, a wartościowo jest warty 500 000 000. I to jest coś, co obraca jest wyłącznie... Na nazdaku, prawda? On jest na nazdaku od paru lat. I to jest marketplace z designem. To jest marketplace z designem globalny. Więc to są wielkie wartości. I tam 4000 dealerów, prawda, operuje na wszystkich rynkach. Więc to są już duże wartości. I widać, że ten rynek, on jest może nie za duży wartościowo, prawda, co do, na poziomie obiektu, ale łącznie to już jednak jest pewien duży rynek. Jest masa sektyczna. Tak. A z punktu widzenia, jaki byśmy mogli wrócić do tego polskiego designu, tych rzeczy, które są zaprojektowane, jak w ogóle polski design ma się do tego, co się dzieje na świecie? Znaczy ja muszę powiedzieć tak, że my mamy w ogóle bardzo interesujący rys. Polski design od lat 50. opierał się, to był okres niedoboru. Byliśmy po II wojnie światowej. To była jedna wielka ruina. Wszystkie przedmioty codziennego użytku, wszystkie szklanki się wszystko zbiły. Się stłukło. Spaliło i stłukło. I teraz mieliśmy bardzo wyjątkową sytuację i dzięki niej dzisiaj mamy bardzo wyjątkową sytuację nadal. Dlatego, że polscy projektanci to byli tak naprawdę artyści Akademii Sztuk Pięknych. Nie było czegoś takiego jak kierunki wzornictwo przemysłowe wtedy jeszcze. To byli przedwojenni artyści z bardzo dobrym przygotowaniem akademickim jako artyści. Powstał wówczas Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, który na czele z Wandą Telakowską, wyjątkową osobą. I ona stworzyła system, który spowodował, że przy polskich fabrykach, ale zwracam uwagę, słowo polskich tutaj rozszerzyłabym, dlatego że myśmy otrzymali ziemie zachodnie niemieckie i tam było mnóstwo fabryk z bardzo dobrymi technologiami. I w tych fabrykach pojawili się polscy artyści i powstały komórki wzorcujące. Dzisiaj byśmy powiedzieli studia projektowe. I setki, później to już tysiące projektantów, projektowały przedmioty, które były opiniowane w tym instytucie i wchodziły na rynek. Oczywiście to wszystko sprzedawało się na pniu, dlatego że nic nie było wtedy. W związku z tym ludzie kupowali to jako szaleni. Myśmy tego do końca nie doceniali. Po latach w Polsce, jak było coś z PRL-u, zresztą dzisiaj to nawet pokutuje, to uważamy, że jest gorzej urodzone i należy to wyrzucić. To mówi starsze pokolenie, tak to traktuje. Młodsze pokolenie natomiast widzi, że to jest po prostu bardzo dobry design. I zaczyna to kupować. I tutaj te vintage gadżety i to, że we wnętrzach pokazujemy te przedmioty, no one są dzisiaj po prostu modne, atrakcyjne i jakby zrozumiałe dla
najmłodszego pokolenia. Ale głównym naszym rysem związanym z rolnictwem, żeby odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie, jest to, że polski design to był design niedoboru, ludzi biednych. To nie jest projektowanie, my jesteśmy w basenie Morza Bałtyckiego, a nie Śródziemnego. Mhm. Wokół Morza Śródziemnego projektowało się luksusowe przedmioty dla zamożnych tego świata, ponieważ tradycja sięgała... No, designerzy, prawda? Tak, tak. No designerzy. Designers shop tak, i tak dalej. Tak. Ponieważ oni, ci projektanci, mieli też korzenie głęboko kulturowo zanurzone aż w starożytności. My natomiast byliśmy znacznie młodszym, że tak powiem, obszarem geograficznym i społeczeństwa nasze z czego z innych korzeni czerpały. Poza tym mamy inny klimat. Jest tu zimno. W związku z tym my musimy być bardziej pragmatyczni i praktyczni. I Skandynawowie, i my projektowaliśmy zawsze dla ludzi zwykłych, dla zwykłego odbiorcy, więc ten nasz design był zawsze bardziej demokratyczny. I dzisiaj świat zaczyna przyglądać się projektowaniu z odpadów, projektowaniu z resztek, projektowaniu takim reuse. My to mieliśmy w DNA. Myśmy musieli z tych odpadów projektować. My musieliśmy projektować z bardzo małym zużyciem materiałów i surowców i musieliśmy robić rzeczy bardzo proste. To był bardzo prosty design. Nie wyprzedziliśmy trochę. Dokładnie. Warto na to. I dzisiaj żyjemy w epoce nadmiaru, a nie niedomiaru, tak? I my dzisiaj niedoboru, więc my żyjemy w czasach nadmiaru i dzisiaj musimy przekonać zwykłych ludzi do tego, żeby kupowali mniej. Ale rozsądnie. I teraz pytanie jest, czy to najmłodsze pokolenie będzie umiało przekonać zwykłych ludzi, którzy jeszcze nie dorobili się wielkich pieniędzy, jeszcze mają aspiracje, żeby kupowali mniej, ale lepszej jakości i żeby nauczyli się oszczędzać materiały, surowce itd., itd. No i ważna rzecz również, projektanci najmłodsi muszą trochę sięgnąć do tych korzeni naszych, zastanowić się, w jaki sposób myśleli projektanci dawni polscy, więc nasi młodzi projektanci mają przewagę, moim zdaniem, olbrzymią, bo mają wprost wzorce, po prostu wprost. Tutaj. A jak trochę liczb, to policzyliśmy ostatnio, że na wszystkich forach internetowych, Facebookach i tak dalej, to wszyscy ludzie zgromadzeni wokół takiego vintage designu, czyli właściwie tego reuse, prawda? To jest w Polsce przynajmniej 500 000 ludzi. 500 tysięcy. Tak, bardzo dużo. To jest niesamowite. No nie. Jest niemało, a to tylko liczone są ludzie w social mediach, prawda? Tak. Więc, i to niepowtarzające się, bo my odsiewaliśmy trochę, więc to jest dużo. To jest duża grupa ludzi, która jest zainteresowana tym, żeby ten design wskrzeszać i używać tego. Z punktu widzenia właśnie czysto inwestycyjnego, jak w ogóle zacząć taką przygodę? No, zapraszamy wszystkich na Bydgoskie Dni Projektowe. Ja będę prowadziła warsztat 14, 15 i 16. Warsztat dla... października. Dla, to już za tydzień. Przepraszam Państwa, wychodzę, bo to już za tydzień. Muszę iść zrobić warsztat. I na tym warsztacie będę mówiła właśnie, jak rozpocząć przygodę z kolekcjonowaniem, jak zostać kolekcjonerem polskiego designu. No i ja, to, czego doradzam, co doradzam wszystkim, to przede wszystkim zastanowić się, czy mamy duży magazyn, czy nie. Bo jak ktoś zacznie kolekcjonować meble, to naprawdę trzeba mieć duże powierzchnie. Jeśli chce kolekcjonować porcelanę, to też trzeba mieć miejsce, gdzie można składować specjalne pudła i bezpiecznie. Jeżeli chcemy mieć szkło kolekcjonować, to trzeba się zastanowić, jakie. To znaczy, oczywiście na początku wszyscy zaczynają... Ja polecam zabawki. Jarek kolekcjonuje metalowe zabawki związane z kosmosem. No ale nie dopuszczę cię teraz do głosu, bo tu już nie zejdziemy z wizji. Ja wiem, w każdym razie... Tak to jest z kolekcjonerami, po prostu każdy, każdy ten swoją kolekcję. Ja jestem historyczką designu i ja zaczęłam, ale to już jest człowiek, który już jest kupiony. Także tutaj absolutnie inwestycyjnie jest już kupiony. Natomiast myślę, że ważną rzeczą jest, żeby tworzyć sobie kolekcję jakąś tematyczną. Bo najczęściej są to kolekcje tak, szkło, porcelana, drewno, tkanina. Te kolekcje się powtarzają. W związku z tym trudno powiedzieć, żeby ona miała później wyróżnik. Ale jeżeli ktoś na przykład zrobi sobie kolekcję jakąś tematyczną, czyli nie wiem, kolekcję projektantek... Zabawek kosmicznych. Zabawek kosmicznych. Albo projektantek porcelany, które zaczęły projektować szkło. Bo takich było kilka. To może być absolutny wyróżnik. To może być coś, co później może chcieć odkupić muzeum albo inny kolekcjoner. No tak, bo to jest jakiś innowacja. Tak. I najważniejsza rzecz jest taka, że wszyscy myślą, że to wygląda tak, że jak kupię 5 obiektów i każdy ma jakąś cenę, to potem my je sumujemy. Nie, jeśli jest dobrze zrobiona kolekcja tematyczna, to jest zawsze więcej warte niż suma tych obiektów.
Więc, kolekcji. Tak, więc bardzo warto jest zastanowić się nad tym, jaką chce się mieć kolekcję. A czy potem kolekcjoner oddaje chętnie? Nie, nie, nie. No właśnie, nie, nie, nie. Bo to mówimy ale, o sobie. Ale na to są pewne rozwiązania. Na przykład można mieć dublety, triplety i wtedy się kolekcjoner pozbywa tego. Żeby nadmiaru. Nadmiaru, prawda? Ja na przykład mam, nie miałem jako dziecko łunochoda, takiej zabawki kosmicznej. Teraz mam 4 łunochody i już one wszystkie mają ten sam kolor, więc ja raczej chciałbym mieć inne kolory. Jeden srebrny, prawda, będę za chwilę mógł gdzieś sprzedać, w doskonałym stanie. Tak. Więc jakby kolekcjoner odda, szczególnie jeśli ma drugi taki sam egzemplarz. Ja może powiem, jak się zaczęła ta historia z tym kolekcjonowaniem tych zabawek. To jest przygoda zupełnie niesamowita, bo myśmy wylądowali w Nowym Jorku i w tym Nowym Jorku trafiliśmy do takiego antykwariatu, w którym były właśnie zabawki metalowe projektowane w latach 60-50. I zobaczyliśmy, że one są węgierskie, radzieckie, polskie. I właścicielem tego antykwariatu w Nowym Jorku był Francuz, wprost z Paryża. I myśmy zapytali go, ile, tak, i myśmy go zapytali, ile warty jest łunochod. I on popatrzył na nas i takim wzrokiem, jakby chciał powiedzieć, tak nie kupicie, mówi, no 6,5 tysiąca dolarów. I my w tym momencie, był taki moment, myśmy, o! Były rzeczy tańsze, znaczy to był łunochod. Były też rzeczy tańsze. To był łunochod, żeby od razu powiedzieć, w bardzo rzadkim kolorze łunochoda, bo taki zwykły łunochod jest dużo tańszy, ale ten łunochod chyba był żółty, jest bardzo rzadki. Tak. Także jeżeli ktoś nas pyta, czy to są rzeczy warte, to odpowiadamy, że tak. Wow, ma pan żółty łunochod. Nie mam jeszcze. Nie ma. Jeszcze. Ale widziałem, że istnieje. Ale jeszcze. Skąd pomysł na fundację Puszyńskich? No, tutaj to jest już w ogóle ciekawa historia. Po pierwsze, jak widać, my już mamy nieco siwych włosów. W związku z tym wchodzimy w drugi etap naszego życia i postanowiliśmy z mężem, ponieważ pracowaliśmy dla dużych koncernów, ja prognozowałam trendy stylistyczne i to tak globalnie. Jarek pracował w technologiach nowych globalnie. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że drugą połowę życia chcemy przeżyć podobnie ciekawie jak tą pierwszą. Okay. W pandemii podjęliśmy decyzję, że sprzedajemy nasze nieruchomości pod Warszawą i przenosimy się nad morze. Mieszkamy teraz w Gdyni. No i podjęliśmy decyzję, że a co byśmy zrobili, gdybyśmy razem zaczęli pracować? No, zastanawialiśmy się, czy to nie będzie iskrzyło. I powołaliśmy, no tak, i powołaliśmy Fundację Bochińskich. Kłóczymy się bardzo, ale zazwyczaj o to, co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Także to są bardzo przyjemne dyskusje. Kreatywne. Nie, bardzo przyjemne dyskusje. Natomiast powołaliśmy Fundację Bochińskich, ponieważ chcemy promować polskie wzornictwo, czyli tą sztukę przedmiotu, nazwijmy to, i przede wszystkim polską myśl projektową, która naszym zdaniem ma naprawdę bardzo wiele cech pasujących do współczesnego świata i absolutnie do wykorzystania. Mamy w Radzie naszej bardzo ciekawe osoby z bardzo różnych branż i dziedzin, ale mamy również wszystkie nasze dorosłe dzieci, ponieważ podjęliśmy decyzję, że... Biznes rodzinny. Wie pani, trochę inaczej. To znaczy uznaliśmy w ten sposób, że do nich należy... do nich należy przyszłość zdecydowanie. Oni będą musieli żyć w tej przyszłości i chcieliśmy, żeby oni nas trochę kontrolowali, czy my nie tracimy azymutu. Oczywiście fundacja ma dwie nogi. Jedną nogą jest cała działalność pro publico bono i tutaj my wszystkie nasze działania, do tej pory to wszystkie nasze działania kierujemy właśnie w tym kierunku. Natomiast oprócz tego my możemy doradzać, to, co robiliśmy w naszym życiu. Więc mamy taką drugą część działalności gospodarczej, która może finansować tę pierwszą, dlatego że my wszystkie działania chcemy robić bezpłatne, chcemy nie robić barier finansowych czy geograficznych dla ludzi, chcemy dać im dostęp, żeby mogli korzystać z całej naszej wiedzy. Demokratycznie. Tak, tak. Jeszcze jedną rzecz, jakby jak stworzyliśmy fundację, to byliśmy sobie, Beata wnosi po prostu swój cały wielki doświadczenie, bagaż, potencjał i oczywiście markę, jeśli chodzi o design. Natomiast ja przychodzę z transformacją technologii i jak się razem to złoży, to my to robimy po prostu z dużym szacunkiem dla historii, dla tradycji, ale dla nowości. I dla tego, co jutro. Tak, dla tego, co jutro. I nie chcemy tego sobie przeciwstawiać, tylko chcemy to łączyć, bo często dzisiaj jest tak, że ludzie mówią, a to
powiedzmy, metaverse to może za daleko, prawda? Czy cyfra to jest zagrożeniem dla analoga? My mówimy, to nie jest zagrożenie. Jak się dobrze te rzeczy połączy, to jest dla nas wszystkich. To jest uzupełnienie. To znaczy, my uważamy, że żyjemy dzisiaj w hybrydowym świecie wszyscy. Mamy część analogową, czyli fizyczną, i używamy części cyfrowej. I to jest wyłącznie rozszerzenie. To jest wyłącznie uzupełnienie jednej i drugiej. Także transformacja kultury tak czy tak będzie szła w kierunku cyfrowym również. I pytanie jest, jak my zagospodarujemy tą cyfrę. Jak już mi dobrze, prawda? No właśnie, bo tak jak dzisiaj się widzi metavers, no tyle na o ile on jeszcze raczkuje, no to można by powiedzieć, że w stosunku do tego designu materialnego, tak. Tego jakby zaprojektowanego, no zbyt ładne to nie jest. Absolutnie. Szukaliśmy referencji, patrzyliśmy. I wystawy w internecie są jeszcze bardziej nudne niż te w galeriach, prawda? Czy w muzeach, przepraszam, ale muzea. Musimy powiedzieć, myśmy przeprowadzili badania, to jest ważna sprawa. My przeprowadziliśmy bardzo gruntowne badania dotyczące odbioru wystaw w muzeach, galeriach itd., itd. I okazało się, że większość ludzi mówi, że wystawy są nudne. Czyli, że one są pokazane w taki sposób, że po prostu nie wciągają, nie budzą emocji, nie angażują odbiorców i tak dalej. Natomiast w internecie okazało się, że jak zaczęliśmy oglądać wystawy w 360, czy te wystawy quasi VR-owe i tak dalej, w 3D obiekty, one były jeszcze nudniejsze, bo to raczkuje. I teraz z naszego punktu widzenia podjęliśmy taką decyzję, że my będziemy hybrydowo tworzyli właśnie między innymi wystawy. Wystawy, które są wystawami stacjonarnymi, gdzie można je wejść, zobaczyć, poczuć w sposób fizyczny, obiekty i przestrzeń przede wszystkim. Zapraszamy bardzo ciekawe kuratorki, które są osobowościami i mówią o określonych problemach, na przykład o problemie bliskości ludzi, że my mamy dzisiaj problem z bliskością, dlatego że my oddaliliśmy się od siebie, nie mamy zaufania do siebie, gramy przed sobą jakieś role i właściwie cyfrowo się kontaktujemy, tak? Albo inna wystawa, która mówi o tym, że bardzo się wszyscy między sobą różnimy i że to jest wartość, a nie problem. No i to wszystko jest pokazane poprzez przedmioty codziennego użytku, które dokładnie o tym mówią. I to pokazujemy w realu, fizycznie, a potem te same kuratorki robią scenariusze filmów, które są animowane, fabularne, potem przygotowują oprowadzenia po wystawie 360, potem można każdy obiekt sobie obrócić i obejrzeć, siedząc na kanapie z kieliszkiem wina i jeszcze dowiedzieć się tysiąca różnych ciekawostek z epoki, kiedy powstawały, bo to wszystko jest w serwisie, który zaprojektowaliśmy z olbrzymim nakładem znowu badań, sprawdzania, testowania i tak dalej. I tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że te dwa światy się świetnie uzupełniają, dlatego że w fizycznym my możemy poczuć wielkość, skalę i tak dalej. Natomiast w świecie cyfrowym możemy sięgnąć do wszystkich możliwych informacji, filmów, co nas interesuje. No tak, a tutaj jesteśmy też, mamy ograniczony czas. Cały dzień nie będzie. Dokładnie, nawet inwestycję tą emocjonalną, prawda? No jak ja wchodzę do Galerii Uffizi, to myślę sobie, Boże, ja czuję tylko przerażenie, że ja tego nie jestem w stanie wchłonąć. A szkoda. A szkoda. Tak. I taka jest frustracja. Tutaj chodzi o to, żeby jednak wchodzić tam, gdzie się chce. Jeżeli na wystawie jest kilka obiektów i mnie naprawdę najbardziej mi się podoba ten z takiej czy innego powodu i ja go lubię, podoba mi się, no to wchodzę i o nim dowiaduję się wszystkiego. I, tak? Doczytam. I doczytam, zobaczę filmy, posłucham podcastów i tak dalej, i tak dalej. Czy to już będzie ciekawe? Zobaczymy. Bardzo się staraliśmy. Mhm. Będziemy słuchali tych, co oglądają, którzy będą mówili trochę w tą, to fajne, to niefajne. Mhm. Pracujemy z partnerami, którzy nam pomagają testować emocje. Więc również bardzo ciekawe, bo pracujemy z startupem, który UX Mining, który testuje emocje, więc jakby badamy tych ludzi, którzy oglądają, jak się zgodzą, i sprawdzamy, prawda, jak oni odbierają. Czy to działa? Działa. A to jest kolei świetny feedback z kolei dla kuratorek, którym możemy powiedzieć, słuchaj, chciałaś wzbudzić takie i takie emocje, wyszło ci czy nie? I no to właśnie. Wszystko, i to wszystko będzie znowu, to będzie premiera tego wszystkiego, więc my jesteśmy, ja powiem, w golfie jestem, żeby nie było widać, jakie mam plamy czerwone. Bardzo, dlatego, że to wszystko będzie premierowo pokazane, i wystawy, i warsztaty, które są przygotowane wokół tego, i VR-owe oprowadzenia w tym świecie, w tym świecie właśnie, też po wystawach będzie można chodzić, plus cyfrowy serwis ma premierę, zostanie udostępniony, no to wszystko będzie na Bydgoskich Dniach Projektowych w październiku. Skąd w ogóle pomysł na Bydgoskie Dni Projektowe i dlaczego Bydgoszcz? Jesteście z Warszawy, teraz w Gdańsku.
Czy to Bydgoszcz krakowskim targiem po środku? Nie, przyznamy się, przyznamy się. W Bydgoszczy została zrewitalizowana Wyspa Młyńska. Przepiękne miejsce w centrum Bydgoszczy. Wkoło Brda, fantastyczna, architektura świetna i między innymi gigantyczne młyny, 10 tysięcy metrów kwadratowych, więc to jest olbrzymie. To jest budynek de facto industrialny, przepiękny, który został zrewitalizowany. Dostał w tym roku wszystkie możliwe nagrody, bo rzeczywiście rewitalizacja świetna. I w tym budynku osadzono zupełnie nową instytucję kultury, która się nazywa na razie Młyny w Budowie. Park Kultury. Park Kultury, tak. Szukałem ale, chyba nazwy. Tak, Młyny ale w Budowie nie wygląda zachęcająco. Tak, no bo to dopiero się zaczyna. Natomiast, bo jest przygotowywany program i tak dalej, ale młynami zresztą zarządza dzisiaj fantastyczny człowiek, czyli Sławomir Czarnecki, który jest filozofem i menadżerem kultury. I w tej instytucji podjęto decyzję, że ponieważ historia Bydgoszczy jest bardzo ciekawa z punktu widzenia przemysłowego, tak, to po wojnie Bydgoszcz była, przed wojną była, ale po wojnie była bardzo ciekawym miejscem. Powiedzielibyśmy wtedy Krzemową Doliną, tak. Dlatego, że to nie było cyfrowe miejsce, bo nie było cyfry, ale tam był cały... bardzo innowacyjny biznes. Tak. Chemiczny, elektrotechniczny. Tak, radia produkowana w Eltrze, rowery w Romecie. To my kojarzymy, że Łódź jest bardzo przemysłowa, ale Bydgoszcz była z kolei innowacyjna. Tak, bardzo innowacyjna. I tam było kilkanaście studiów projektowych, gdzie powstawały fantastyczne projekty. No właśnie te meblościanki Hałasa, które były produkowane w bydgoskich fabrykach mebli, radia Eltry, fantastyczne, duet, rower, duet w Romecie i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo naprawdę ciekawych projektów. I Bydgoszcz zgłosiła się, znaczy właśnie Sławomir Czarnecki zgłosił się do mnie, czy my moglibyśmy przygotować jakąś wspólnie, jakieś wydarzenie, które byłoby takim flagowcem dla Bydgoszczy, które by jednocześnie było w obszarze tych biznesów kreatywnych. No i ja pomyślałam, że nie ma sensu robienie festiwalu designu kolejnego, bo to nie ma sensu. Ich jest już wiele, one mają ustaloną markę i naprawdę bardzo dobrze funkcjonują. Ale można byłoby zrobić festiwal miejski. Taki festiwal, który jest dedykowany nie projektantom, tylko bardziej, powiedziałabym, mieszkańcom, którzy korzystają na co dzień z designu, nawet nie zdają sobie. Tak, którzy nie do końca zdają sobie z tego sprawę. A z drugiej strony właściwie chcemy rozmawiać o dobrostanie, o pewnych wartościach i o tym, że właściwie można zaprojektować dobre życie sobie, jak się to zrobi rozsądnie. No i w ramach tego wymyśliłam, tutaj z Jarkiem myśleliśmy też razem nad tym, ale ja wymyśliłam taką koncepcję, jestem kuratorką tego wydarzenia i wymyśliłam taką koncepcję, która miała z jednej strony dać szansę ludziom zobaczyć, rozwinąć się i to są te różnego typu warsztaty, ale również challenge. I to jest pierwszy challenge w historii w Polsce. Zaprosiliśmy do niego, no to już jest pierwszy dla humanistów. Dla humanistów. Challenge dla humanistów. Mamy dużo, a to jest hackathon challenge dla humanistów z tematem, jak promować polski design. Mnóstwo projektantów się zgłasza, mają swoje pomysły, świetnie. Dostaną fantastyczny zespół mentorów, które tutaj nasza współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która wysyła z Warszawy fantastycznych, i nie tylko z Warszawy, fantastycznych mentorów, pierwsza liga. I pomysłodawczynią tego hackathonu i tego challenge'u jest Szwedka, która zakochała się w polskim designie, która zobaczyła ten dawny vintage design plus współczesny i powiedziała, że ona jest oniemiała. I powiedziała, jak to? On może nie być w ogóle znany w Europie i na świecie. To jest bezsens. To my, Skandynawowie, o to dbamy. Jak to zrobić, żebyście wy zostali też? Ten temat wymyśliła Saga Gardewalny. Tak. Znaczy ona powiedziała, powiedzmy Saga, dobrze, ale jak będziesz robiła ten hackathon dla humanistów, to jaki będzie ten główny temat? I ona... Ona jest bardzo taka myśląca osoba, ale również myśląca w rozmowie, prawda? Tak. Czyli tak ona się zamyśliła i powiedziała, to ja myślę, że najlepiej, gdybyśmy po prostu zapytali, jak promować ten design. Polski design. To ona wymyśliła. Nas zatkało w ogóle z marzenia. Powiedzieliśmy, no to jest świetny pomysł, ale teraz najsmaczniejsza historia. Saga Gardewarn ma pochodzenie polskie. Ona się urodziła w Szwecji. Jej babcia ma jeszcze mieszkanie w Bydgoszczy. A myśmy o tym nie wiedzieli. Myśmy nie wiedzieli, że mówi po polsku. Myśmy nie wiedzieli, że pochodzi z Bydgoszczy. Myśmy ją poznali poprzez rekomendację takiego Brytyjczyka, który ma firmę VR-ową w Gdańsku.
i powiedział, tak, pracujcie z nią. Spotkaliśmy ponieważ się z ona nią... Spotify'a obsługuje, ponieważ ona obsługuje TEDxy. Ona jest świetna w Europie. No i my do niej się zgłosiliśmy. Ale druga rzecz, która jest Polacy ciekawa... Polacy są wszędzie. Polacy są wszędzie. Znaczy przynajmniej korzenie tak. ona ma polskie. Natomiast poza hackathonem i poza warsztatami, które naprawdę będą świetne, bo będą mówiły na przykład o trendach. Mhm. Będą mówiły o trendach estetycznych i stylistycznych, ale też o trendach ważniejszych, megatrendach, które wpływają na to, jak projektować to lepsze życie właśnie. Będzie też mowa o tym, jak tworzyć super instytucje kultury, tej nowej, tak? W jaki sposób to robić, żeby to było dostępne dla ludzi. Druga rzecz, będziemy mieli bardzo dużo takich warsztatów w obszarze cyfrowym właśnie, w jaki sposób wykorzystywać to do przenoszenia kultury do tej cyfry. Także dużo takich ciekawych rzeczy. Oprócz tego zostaną pokazane wystawy, te nasze pudełkowe, które wywieziemy, trzy wystawy, które tam będą pokazane fizycznie, no i będzie premiera tego serwisu cyfrowego, gdzie będzie można w cyfrze pochodzić i to pooglądać, a potem jeszcze pójść w VR-ze to pooglądać, a jeszcze na końcu mamy taką niespodziankę, bo nasi partnerzy przygotowują różne atrakcje. Między innymi będzie taka sytuacja, że będzie można wejść w młyny Rotera w VR-ze i nas tam też spotkać. Tak. I nas tam spotkać. Także... więcej. No partnerzy a jeszcze przyznajmy jedną tak. rzecz. No tutaj już nie ma co dużo na pytanie, dlaczego w tej Bydgoszczy. Trochę mam takie też wrażenie, że my do końca nie widzimy tego, ale olbrzymie unijne finanse zostały włożone w rewitalizację, w przygotowanie miejsc poza Warszawą, Wrocławiem, Krakowem, tak, tych największych miastach, w mniejszych ośrodkach, które niezwykle prężnie dzisiaj działają, mają świetną infrastrukturę i zaczynają ściągać ludzi różnych, którzy mają po prostu robić ciekawe rzeczy. I dla nas to jest fantastyczna oferta. A poza tym wszystkim, ja i Jarek kończyliśmy licea w Bydgoszczy. Ja chodziłam do jedynki, on do szóstki. Jedynka jest lepsza. Kłócimy się co do tego, nie mamy wspólnej opinii, ale to jest jeden z tych miejsc, gdzie nie mamy wspólnej opinii, poza tym się zgadzamy. Natomiast jest jeszcze jedna... Czyli rozumiem, że ten temat nie wychodzi przy was tych dyskusjach? Ja nie mam tego samego zdania, który liceum jest najlepsze, no ale jakby przecież nie musimy się zgadzać, możemy się pięknie równać. Ale jeszcze jest jeden kierunek, dlaczego Bydgoszcz, bo nie tylko dlatego, że znamy i wiemy, jakie to jest dziedzictwo, co jest tam wartościowe, ale też dlatego, że w ogóle my chcemy pójść z naszą pracą, z naszą fundacją w stronę mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do kultury jest oczywiście trudniejszy, tak? bo jest kwestia wysokości nakładów, prawda? Bo jest kwestia kompetencji i tak dalej. Jak robiliśmy badanie i powiedzieliśmy naszym przyszłym odbiorcom, że chcemy zrobić takie wystawy pudełkowe i je wozić, i mówią, o, to takie kino objazdowe, tak? No to super, to do mnie, do nas, tu, do Rybnika, do tego. I my natychmiast byśmy, ja nie byłam pomyślałam, że to jest świetny pomysł. Ta ilość zaproszeń, która się pojawiła, pokazało, że i pytaliśmy się bariery. No tak, bariera, dojazd, prawda? Jak gdzieś się jedzie, to może nocleg, to pieniądze, mobilność ludzi w ogóle, tak? I potem się więc okazuje się, że te ośrodki po prostu bardzo potrzebują. I bardzo ciekawa rzecz, która się zdarzyła, to wokół tej koncepcji, tych wystaw pudełkowych, prawda, jak kino, wystawy pudełkowe, jak kino objazdowe. Tak. Ale druga rzecz też kwestia tego serwisu cyfrowego, który może rzeczywiście dać dostęp już zupełnie wszystkim, bez żadnych barier. Okazało się nagle, że jest bardzo duża grupa partnerów biznesowych, partnerów mecenasów, którzy nie tylko stanęli po naszej stronie przy organizacji tego festiwalu, mając pełną świadomość, że dzisiaj kluczowe jest to, żeby ludzie zaakceptowali te rozwiązania. Klient musi, tak? Użytkownik. To bardzo wielu z nich ma też takie poczucie, że wsparcie takiej idei dostarczenia kultury ludziom do domu właśnie poprzez nie sztukę, która onieśmiela, tylko poprzez design, czyli wzornictwo, które jest łatwiej przyswajalne, może spowodować, że ludzie będą wrażliwsi i będą znacznie łatwiej odczytywali później ten design, który jest skierowany do nich w produktach. Więc to jest świetne. Słuchajcie, my na wystawie pokazujemy rzeczy, które czasami nie mają w domu. My nie pokazujemy im rzeczy, których oni w ogóle nie znają. Tak? Jeżeli pokazujemy rower duet, tandem, jestem przekonana, że w Bydgoszczy mogą mieć na działce, prawda, w klinicy gdzieś tam. Okaże, to jest super design. Ja mam ikonę designu w więc domu. Więc nagle to jest tak, że pokazujemy im te rzeczy, no, które ostatnio huragana znaleźliśmy. No, to już o czym mówić. Pokazujemy no rzeczy, które znają, a wiadomo, że któreś piosenki lubi, prawda? No, te, no, które znamy. Musimy kończyć. Drodzy Państwo, z Warszawy do
Gdyni. Krakowskim targiem w Bydgoszczy. Zapraszamy na Bydgoskie Dni Projektowe 14-16. Tak, koniecznie, dlatego tak. Że Wyspa Muńska jest w tym momencie najpiękniejsza na świecie, naprawdę. No i musicie nam powiedzieć, co sądzicie o tym naszym pomyśle, tak? Bo my jesteśmy cali już przejęci, czekamy na to, wszyscy będą dobrze. Tu jest fajnie, tam jest fajnie, tu a się tu nam nie podoba, tu nie. Tak. No i przede wszystkim super zespół, który się wokół tego zgromadził i ten bydgoski młodych ludzi bardzo fajnych i ten, który myśmy zaprosili do współpracy. No po prostu w takim towarzystwie się bardzo miło też odpoczywa. Także zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Beata Bochińska, prezes Fundacji Bochińskich. Bardzo mi miło. I Jarek Bochiński, współzałożyciel. Dzień, bardzo miło, dziękuję. Kolekcjoner zabawek. Kolekcjoner zabawek, tak. Nie ma jeszcze żółtego, więc apelujemy, jak żółte. Bardzo prosimy. Tak. Unohoda, to prosimy o kontakt do Fundacji Bochińskiej. Tak. Mogę się wymienić na inny kolor, albo na inną zabawkę. Już poszedł, trzeba zrobić stop. Dziękujemy żółty, bardzo serdecznie. Żółty, drodzy Państwo, żółty Unohod jest poszukiwany. Bardzo dziękujemy bardzo. A ja Państwa zapraszam już za tydzień na kolejny Pakt z Biznesem. Izabela Kozakiewicz, dziękuję.